Słuchajcie, to co? Wszyscy tego drwala jedzą. Ja specjalnie, ja zabijam mięso. Teraz, jakby ktoś to zobaczył, co ja robię, zawału dostanie, że ja dociskam mięso do patelni. Moi drodzy, zawał. Wszyscy wokół, Jezus Maria, co ty robisz? Tak się nie robi. Zabijasz to mięso. Nie rób tak. No, widzicie? Śmieją się z was. Myślałeś, że to ser jest? Nie, to jest jasne mięso z indyka. Musimy stosować je i to tak dobrze. Czekajcie. Dociśniemy teraz, żeby je stosować. Oj, byczki. Patrzcie to. O, dobra. Uwaga. Teraz składamy powoli. Czyli mamy bułę. Co na tą bułę? Na bułę każdy składa jak uważa. Ja uważam, że tak. Niektórzy dają sos tutaj, ale ja nie lubię, kiedy sos mi się wtapia w bułkę. Ona się wtedy robi miękka, taka, wiecie, taka klucha, taka gąbeczka. Dlatego dobrym miejscem jest sałata. Sałata powstrzyma wchodzenie tego sosu do bułki. Ja lubię tak. Tak jest dobrze. Na przykład. Dlatego się podpieka. Ale ja mimo wszystko nie lubię. Ja sobie tak zrobię. Po swojemu, dobra? Uwaga. Teraz bierzemy ten sosik. Możemy tego sosu tutaj tyle dać. To jest sos, który zrobiliśmy z jogurtu naturalnego, z keczupu, z przypraw, z czosnku i tak dalej. Do tego, moi drodzy, kotlecik wjeżdża. Ale to wygląda serio jak ser. To wygląda... Czekajcie, jakbym ja tego nie przekroił... Ej, no to wygląda, kurde... Jakby to wam przekroić i pokazać, to prawie jak ser. No, ale to nie jest ser. To nie jest ser. Jak camembert, tak jest. I teraz co robimy? Uwaga. Teraz kładziemy bydlaka. Czy on już jest zrobiony? Myślę, że jest zrobiony. Uwaga. Na to kładziemy. Tak jest. Na to wszystko pomidorki. Ogóreczka. I tutaj dajemy sosik na tą bułę. Moi drodzy, to jest moja propozycja dla was. Oczywiście można tutaj wpis duże czytać, bo na tym to polega, że sobie w domu gotujemy, żeby robić to co nam smakuje. Taki oto bydlaczek. Ser się roztopi? Tak, ser się roztapia, bo jest ciepłe mięso, dlatego na mięso się kładzie ser, żeby się roztapiał. Chyba że wy nie lubicie roztopionego. I teraz musi nastąpić tak zwany test. Tylko powiem tak szczerze, ciężko jest to złapać. Może, wiem. Czekajcie. Ja chyba wiem, co trzeba zrobić. Uwaga, mam, nie mam takiej, nieważne, uwaga, tak jest, to jest to, moi drodzy, mam specjalną pałeczkę, to jest jedna z pałeczek do sushi i właśnie w tym momencie ona mi pomoże. Chłop kijem przebił, no tragedia, chłop kijem przebija. No. Pałeczka do sushi. Ale trzyma się dzięki temu. Patrzcie. Trzyma się bydlak. Dobra. Chyba muszę go po prostu spróbować. Uwaga. Pozwólcie, że nie będę się pokazywał. Mam buzię całą udupczoną. Ale bydlak jest. Uwaga. To jest to. Sosik zajebisty wyszedł. Mięsko się zrobiło całe. Nie jest surowe, bo tam niektórzy gadali, że o, surowe. Nie, dosyć długo było na patelni, więc nie ma opcji, żeby było surowe. Powiem wam, że niemożliwe, nie jest surowe. Niemożliwe, ale jeszcze można by było, że przekrój, tak? No ale przekrój nie jest jakiś przezajebisty. Ja bym wam musiał przekroić i to potem zjeść. Czekaj. No nie mam jak przekroić. Muszę innym nożem. Nie mam, to jest słaby nóż. Co wy pierdolicie, że surowe? Słuchajcie, ja nie dyskutuję z ludźmi, którzy uważają, że surowe jest, bo jest białe. Ludzie, ja chciałbym wam powiedzieć, że to jest indyk. Indyk nie jest czerwony, jest biały, jak się ugotuje. No ładnie. Jakby był czerwony, to byśmy się martwili, bo on właśnie taki jest surowy, różowawy taki. Tępy jest nóż, no. Niestety. Nóż jest tępy. A masz ser jak w Dwalu? Nie, nie, bo ser w Dwalu jest gigakaloryczny. Nie dość, że sam w sobie jest to kawałek sera, to jeszcze jest smażony na głębokim... On jest w frytownicy chyba smażony. W panierce. Więc jakby pod trzema względami on jest mega hiperkaloryczny. Spróbujmy. Czy Klaudia sama do siebie pisze? Oj, indyczek chyba szybko przeleci przez Dawidka. Kto to kurwa jest ta Klaudia? Co ona pisała na tym czacie? Pokażcie. Działania użytkownika. Kto to Kim ty kurwa jesteś? Kim ty jesteś? Powiedz mi. Boję się ciebie. To jest ten sam koleś, co o ziemniakach pisał? Nie wiem. Nie wiem, to jest jakiś gość, który... Gość se wymyślił, że jeżeli jest indyk robiony na patelni... Dobra, to ja wam muszę przybliżyć genezę problemu tej osoby. Ta osoba przyszła i powiedziała, że jak robię indyka na patelni, to ja się zatruję, bo będzie surowy. Rozumiecie, kurwa? Patelnia jest na 8 z 9 i robię do zmienienia koloru na brąz. I mówi, że jest surowy. Ale to tylko dlatego, że robię na patelni. Wiecie, bo powinienem zrobić to na grillu profesjonalnym. To powinno być na grillu, moi drodzy. O kurwa. Bardzo dobra. Co jest złego w surowym indyku? Nic! Właśnie drób powinno się jeść prawie że surowy. Dlaczego? Bo niektórzy mówią, że nie, bo tam można chorób dostać. Nie, nie, nie. Wysoka temperatura zabija leki, zabija działanie leków, a drób jest szczepiony bardzo mocno antybiotykami. Więc jak podgrzejecie go za mocno, to nie dostaniecie antybiotyku, a teraz jest bardzo ważna szczepionka na COVID-a. Więc musicie surowego chyba jeść, no bo wtedy Przynajmniej macie szczepionkę. Mhm. Tak jest. Mądrzego miło posłuchać. Dokładnie. Tak powinno być. Nie ma ręcznika papierowego nigdzie, nie? No. Nie ma ręcznika papierowego. Szukałem, słuchajcie, szukałem ręcznika papierowego, bo go nie mamy w domu. Nie umiem go znaleźć. To jest w środku burgera. Bułka domowa. Sos domowy. Kurczak prawie że domowy. Znaczy indyk. Ser cheddar. Pomidor. Ogórek, sałata i odrobina miłości. Odrobina miłości. Mhm. Dobra. Kończymy tą przeleci indyczek, przeleci. Oj, oj, oj.